Dzień dobry, witam wszystkich na konferencji meczowej po zakończonym spotkaniu Chojniczanki i Chojnice ze Świtem Szczecin. Jako pierwszy głos zabierze trener gości, trener Tomasz Kafalski. Trenerze, poproszę o komentarz do spotkania. No, wydaje mi się, że na koniec meczu, a szczególnie na koniec tego bardzo trudnego dla nas tygodnia, ten jeden punkt wywalczony na trudnym terenie, to jest jakaś nagroda za to, czego nam się nie udało zrobić w tych dwóch poprzednich spotkaniach. Najbardziej cieszę się z tego, że w szatni panuje deficyt szczęścia, tylko taki przeświadczenie o tym, że powinniśmy to spotkanie wygrać. Nie mówię to tylko o decyzjach sędziowskich, ale one być może miały kluczowy wpływ na to, ale też mieliśmy piłkę meczową, jedną, drugą, która mogła losy tego spotkania zamienić na zwycięstwo dzisiaj Świtu Szczecin. Mieliśmy średnią drugą połowę, szczególnie taki fragment między tam może 15 a 30 minutą i z tego ta sytuacja po karnym, ale potem drużyna się podniosła, fajnie zareagowała i będziemy szanowali ten punkt, ale tak jak mówię, drużyna jest nienasycona tym, co stąd wywozimy i mam nadzieję, że to będzie super sprawa, bo od poniedziałku będziemy się przygotowywać do kolejnego spotkania. Czas na drugą część konferencji prasowej. Jako drugi głos zabierze trener Chluby Grodu Tura, trener Damian Nowak. Trenerze, poproszę o komentarz do spotkania. Powiedzieliśmy sobie przed meczem, że przeciwnikiem w tym meczu będziemy my sami. I przegraliśmy dzisiaj ten mecz, bo dla mnie ten punkt to jest przegrana. Sami ze sobą. Nie utrzymaliśmy tej kultury, tej jakości, którą mieliśmy w tygodniu. Dostosowaliśmy się poziomem gry do przeciwnika i to był nasz większy problem. Mamy teraz parę dni na to, żeby podnieść tą jakość na następny mecz, bo musimy wrócić do tego, co było chociażby, mówię, w meczu pucharowym, gdzie ta kultura, ta jakość piłkarska była po naszej stronie, a dzisiaj jej po prostu zabrakło. Dziękuję.